Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomax, naszej księgarni przy stacji Metra Stokłosy, prowadzonej przez naszego niezrównanego kolegę Michała, który nie dość, że jest księgarzem, fotografem, to jeszcze operatorem. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem się przychylić do prośby raczej woli, bo to wola była bardziej wyrażona stanowczo niesłychanie, czytelników i czytelniczek. Czytelniczek i czytelników, a dotyczącej tekstu zamieszczonego w trochę już zapomnianym i całkowicie wyprzedanym 11 numerze Szkoły Nawigatorów poświęconym Polsce, tym jedynym różniącym się, który ma czerwoną okładkę, a nie białą. Tutaj jak Państwo może pamiętacie mamy fragment wspomnień księdza Mariana Tokarzewskiego, odnaleziony przez naszego kolegę Jarosława w archiwach nowych w tak zwanych papierach grabskiego czy tam w teczce Grabskiego, to jest fragment, chyba jedyny ocalały fragment dotyczący posługi księdza Mariana Tokarzyskiego w Belwederze. Ponieważ on jest dosyć wstrząsający i szokujący dla ludzi przyzwyczajonych do uprawiania świeckich kultów, ja już nie mówię tylko o kulcie marszałka Piłsudskiego, ale też o innych kultach, Takich zalatujących macizmo z daleka w, w, w praktycznej sferze nieprzydatnych do niczego, a w politycznej wręcz szkodliwych. No to chciałbym, chciałbym dzisiaj się z tymi kultami zmierzyć za pomocą tego tekstu i go przeczytać. On nie jest krótki, ja nie jestem wyrobionym lektorem, ale zrobię co będę mógł. Także za ewentualne jakieś pomyłki albo, albo słabe czytanie serdecznie Państwa przepraszam już teraz. Ksiądz Marian Tokarzewski: Wspomnienia z Belwederu. W Belwederze kapelana nie było. Warunki polityczne nakazywały Piłsudskiemu rachować się z opinią katolicką kraju i zachować pozory, że jest w zgodzie z Kościołem. Dlatego też, a nie z innych powodów, zostałem zaproszony do belwederu, gdzie mi zaproponowano objęcie stanowiska kapelana naczelnego wodza. Pierwszą rozmowę odbyłem z adiutantem Wieniawą, któremu od razu zwróciłem uwagę, że powinni byli bezpośrednio traktować o tej sprawie z biskupem Polowym, od którego jestem zależny. Jeśli jednak chodzi o moją zgodę, to bardzo ceniąc tą wyjątkową okoliczność, aby naznaczyć mnie na to stanowisko przyjmę. Ale stawiam warunki, że ja będę traktowany jak kapłan, a nie jako urzędnik i że będę mógł w każdej chwili bezpośrednio zwracać się do naczelnego wodza. Zgodę moją wyraziłem po uprzednim porozumieniu się z ordynariuszem moim biskupem Mańkowskim, wikariuszem generalnym diecezji kamienieckiej Infuatem Nosalewskim, wikariuszem generalnym biskupa Polowego, moim przyjacielem dziekanem okręgu warszawskiego księdzem Niewiarowskim, który jed, którzy jednogłośnie nie tylko radzili, ale domagali się, żebym propozycję przyjął i stanowisko swoje starał się wykorzystać dla dobra Kościoła i sprawy polskiej. Kiedy do biskupa Gala przyjechał adiutant Piłsudskiego, zdziwienie było ogromne, dlaczego wybór padł na moją osobę. Naturalnie rozmaite głuptaski, swoją manierą mierząc mnie, snuli najrozmaitsze przypuszczenia. Dlaczego to ja, a nie żaden z kapłanów warszawskich został zaszczycony tą godnością? 4 listopada 1920 roku otrzymałem od biskupa polowego Gala pismo o następującej treści. Niniejszym deleguje księdza na stanowisko kapelana przy naczelnym wodzu z prawem korzystania ze wszystkich przywilejów przez stolicę apostolską duchowieństwu wojskowemu udzielonym. Od razu z miejsca zdobyłem sobie moc wrogów. Jedni przez zazdrość, drudzy z nienawiści do Piłsudskiego obdarzali mnie niepomierną pogardą. Jednak byli i tacy, którzy zaczęli ubiegać się o moje względy. Samorodni kandydaci do Mitr spokoju mi nie dawali. Intryganci polityczni to z lewa, to z prawa, chcieli za wszelką cenę wciągnąć mnie do swoich machinacji i roboty zakulisowej. Najbardziej wprawni nie mogli stwierdzić, do jakiej partii należy, i kiedy endecy uważali mnie za gorliwego Piłsudczyka, to znowu Piłsudczycy uważali mnie za endeka. Ja zaś wciąż sobie powtarzałem, przyszedłem służyć duszy tych ludzi, a zwłaszcza naczelnego wodza. Może uda się coś dobrego zrobić dla kościoła i ludzi. Niedługo trzeba było czekać, żeby przekonać się, jak mało będę mógł zdziałać. Z całym spokojem sumienia stwierdzam, że winę ponosi nie tylko Piłsudski, ale przede wszystkim moja władza duchowna. Będzie o tym nieraz dalej. Rok 1920 był niezawodnie przełomowym w życiu duchowym Piłsudskiego. Zwycięski wódz, całą pełnią pyszałkowatej, chorobliwej duszy, wchłaniał w siebie pochlebstwa. Do jego osoby zaczęli się garnąć ludzie żłobu, bez czci i wiary, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zgraja nic, poniósł spod ciemnej gwiazdy, rafinowanych oszustów, karczemnych moszuresów, złodziei, wzięła w pach duszę Piłsudskiego i otoczyła ją, tą sie ta ją taką siecią intryk, że dostanie się do niej uczciwemu człowiekowi było prawie niemożliwe. Po tygodniowym pobycie spostrzegłem, że albo nic, albo bardzo mało będę mógł zrobić dla sprawy Bożej wśród tej hołoty. Złożyłem o tym raport biskupowi Polowemu, prosząc o naznaczenie kogo innego na moje miejsce. Biskup Gal, ugodowiec czystej wody, bojąc się narazić, podanie moje zignorował. Trzeba było zostać i robić dalej to, co się uda. 8 listopada 1920 roku w jadalni belwederskiej zebrało się 22 oficerów, adjutantura i oficerowi oddziału przybocznego. Wchodzi naczelny wódz, ubrany w kurtkę swoją strzelecką, starą, niemal zniszczoną. Przedstawia mnie pułkownik Wieniawa. Słyszę odpowiedź: proszę usiąść z lewej strony. Wieniawa będzie moją prawą ręką, ksiądz, lewą. Na stole duży bukiet, wyłącznie z kwiatów koloru czerwonego. Piłsudski obiad je prędko. Wszyscy spieszą. Po zupie zaczyna palić papierosy, jeden za drugim i gada bez końca. Wszyscy mu potakują. Niektórzy, jak błazen dworski. Chociaż bardzo zdolny człowiek, kapitan Korzeniowski, opowiada jakieś płaskie dowcipy. Wieniawia zaczyna ploteczki z miasta. To są pierwsze wrażenia z pierwszego spotkania. O Piłsudskim tylu już pisało, że właściwie nie jeden pomyśli, po co jeszcze kapelan pisze o nim. Niestety, chociaż dużo przeczytałem o nim i w codziennych pismach, i w pracach poważniejszych, zawsze to jednak były albo hymny pochwalne najmitów, albo żółcią przepojone wymysły politycznych przeciwników. Prawdziwego oblicza, tego bądź co bądź niezwykłego człowieka nigdy, nigdzie nie znalazłem, ponieważ nigdy do żadnej partii politycznej nie należałem, ani nienawiścią, ani też służalczością w duszy mojej dla nikogo, w duszy mojej dla nikogo nigdy nie było, a tym bardziej dla osoby Piłsudskiego. Sądzę więc, że w imię prawdy historycznej, jako naoczny świadek i bezstronny, w niczym nie zainteresowany widz, nie tylko mogę, ale powinienem napisać o nim i jego otoczeniu. Co prawda kardynał Kakowski zabronił mi wydawać te moje wspomnienia. Prawa Lasocki z Płocka, który był bardzo mnie polubił, kiedyś w przystępie dobrego humoru ostrzegł: Nie pisz magiku Boży drugiego tomu pamiętników, jeśli nie chcesz poznać głębokości glinianek warszawskich. Kto wie, może by mi usłuchał tych rad, gdyby nie triumf zgraił od wyrafinowanych, którzy zatruwali stale duszę Piłsudskiego i zdobywszy sobie bezgraniczne zaufanie tego chorego człowieka, prowadzą go do nieobliczalnych czynów i doprowadzą do zguby ojczyznę. Niechaj kiedyś historyk znajdzie nie tylko pisane za pieniądze lub na rozkaz wspomnienia i pamiętniki najmitów, ale niech przeczyta i te słowa, które wychodzą z serca szczerze kochającego wielkiego człowieka, który w nim widział i sprawdził dużo zalet, ale też i strasznych wad ciążących na kondycji naszej ojczyzny. Jeśli to prawda, co mówi przysłowie narodowe, że kto z kim przestaje, takim się staje. Jeśli prawdziwe jest inne, które mówi, powiedz mi, z kim obcujesz, a powiem ci, kim jestem, to czytelnik od razu zrozumie, kim był Piłsudski. Wyliczę bez żadnej złości i nienawiści w duszy mojej kilku stanowiących najbliższe otoczenie przyjaciół naczelnego wodza, z którymi najczęściej obcował radził się i bezgranicznie im wierzył. Jeden. Podpułkownik Wieniawa Długoszewski. Ateusz, apostata, ożeniony z Żydówką. Kazimierz Świtalski. Referent prasowy apostata ożenił się z cudzą żoną. Ateusz zdeklarowany. Referentowa prasowa Hubicka Ateuszka i apostatka. Pułkownik Piskor, apostata, ożenił się z cudzą żoną. Osobisty przyjaciel, prystor, ateusz. Car, szef kancelarii cywilnej, ateusz i rozpustnik. Pułkownik ryc, ateusz, socjal. Maciesza, mason, ateusz. Pułkownik Skotnicki, ożenił się z żoną Wieniawy. Piłsudski uwielbiał księdza Ciepichała, dziś apostatę. Oto byli najbliżsi przyjaciele, doradcy i załóżnicy naczelnego wodza. Co tacy ludzie mogli dobrego zrobić? Czy mogli go informować należycie? Wśród tej zgrai prym trzymał wieniawa. Człowiek szczerze, bez zastrzeżeń oddany piusuckiemu, ale też jednocześnie robiący karierę. Zdeprawowany do szpiku kości pijak. Chorobliwy rozpustnik, który przechwalał się w obecności mojej, że mając lat 10, po raz pierwszy odbył stosunek z kobietą. Zawodowy intrygant i łgasz klasyczny, cieszył się jednak bezgranicznym zaufaniem wodza. Na próżno szukałby kto w nim odrobiny zasad. Jakichkolwiek. Oddany całą duszą Piłsudskiemu, przy którym robił karierę, był dosłownie na każde kiwnięcie palcem wodza. Używany był stale do takich funkcji, jakie spełniają wśród mentów społecznych Alfonsi i sutenerzy. Poważnej roboty nie dawał mu Piłsudski. Świtalski i Hubicka, referenci prasowi, urabiali duszę Piłsudskiego, dając mu do czytania tylko to, co sami chcieli, przez siebie zebrane wycinki z gazet, rozbudzając w duszy tendencyjną tendencyjnie nienawiść do Polaków, a zwłaszcza endecji do Kościoła i przedstawicieli jego. Car, kukła, z którą nikt się nie liczył, o ile nie trzeba było sfałszować jakiegoś dokumentu ku chwale legionistów lub wspólników zbrodni. Piłsudski nie lubił cara. Nie ufał mu i zwykle rozmawiał z nim przez Wieniawę. Nawet sprawy należące wyłącznie do kancelarii cywilnej załatwiał przez Wieniawę. Przechodzi ludzkie pojęcie, co ta banda wyprawiała. Fałszowano dokumenty, podpisy naczelnego wodza wydawano bez jego wiedzy i zgody. Najrozmaitsze rozporządzenia w jego imieniu, z czym się nie kryto, Wcale. Biedny Piłsudski nie wiedział nawet o wielu sprawach wykonanych w jego imieniu. Nikt nie śmiał zaprotestować, bo robiono to wszystko gładko, sprytnie i dowody łotrostwa tak umiejętnie zawsze maskowano, że kto chciałby udowodnić, sam zginąłby, a oni wyszliby triumfująco. Czy ja z urzędu mojego powinienem otworzyć oczy Piłsudskiemu? Tak. I od razu, zrozumiawszy sytuację, zrobiłem, co mogłem. W cztery oczy mówiłem panu Piłsudskiemu w formie bardzo delikatnej o wszystkim. Nic nie pomagało. Wtedy zdecydowałem się publicznie w kaplicy poruszyć najważniejszą sprawę w kazaniu. Ułożyłem kazanie tak, że w końcu mogłem wobec tysiąca osób zebranych na pasterce powiedzieć te słowa. Wodzu naczelny w dniu tak uroczystym ja, twój kapelan, który ma już za sobą 24 lata pracy kapłańskiej, który dziś z czołem podniesionym, śmiało powiedzieć może, że nigdy ust swych kłamstwem nie skalał w głoszeniu prawdy Słowa Bożego, a zawsze daleki był od kompromisowej ugodowości, zwraca się do Ciebie w tej chwili w imię Boże. Nie myśl, że te wielkie rzeczy, któreś uczynił w narodzie polskim, toś zrobił ty sam. Nie, zrobił to Bóg, obrawszy Cię jako narzędzie w ręku swym, abyś przygotował Mu drogę do serc narodu całego, który po cudzie nad Wisłą jeszcze lepiej odczuł i zrozumiał, że jest Bóg, który się Polską opiekuje. A cudu tego przez, przez zjednoczenie dusz wszystkich w jednym porywie dokonał Bóg, gdyś Ty był wodzem naczelnym i mądrością daną Ci od Boga kierował zwycięską armię. Zapoczątkowałeś ucieleśnienie swojej idei w jaskini, w podziemiach. Przeszła ona przez tabor przemienienia. Dziś może idzie przez ogruiec na Kalwarię. Wiem, że chcesz, by była nieśmiertelna. Budują ją więc na fundamencie, który założył nieśmiertelny, Buduj ją więc na fundamencie, który założył nieśmiertelny Bóg, a wtedy nie będą straszni ci ani zbyt czarni, ani zbyt czerwoni wrogowie. W tworzeniu nieśmiertelnej Polski sposobów wcielania w życie tej idei oprzej się otwarcie wyraźnie na Chrystusie, na śladuj Chrystusa. Jak on do współpracy wybieraj ludzi czystych, szlachetnych, o istotnie podniosłych duszach miłośników prawdy. Strzeż się, byś nie zmarnował posłanictwa Bożego, byś nie wykroczył już nie przeciw radzie czy wskazówce, ale przeciw wyraźnemu nakazowi Bożemu. Nie rzucajcie pereł wieprzą pod nogi. Sił ci brak, sam jesteś? Stwórz nowe trójprzymierze, wejdź w sojusz z dobrą wolą i chwałą Bożą, a wtedy ziści się zapowiedź aniołów i zapanuje pokój w duszy Twojej i twego otoczenia, czego Wam właśnie w tej uroczystej chwili z całego serca życzę. Amen. Po tej mowie w kaplicy Łazienkowskiej Piłsudski manifestacyjnie nie rozmawiał ze mną przez trzy dni. Udawałem, że tego nie widzę. Robiłem swoje dalej. Niejednokrotnie w rozmowach poufnych w cztery oczy przedstawiałem konieczność usunięcia z belwederu wieniawy. Mówiłem wyraźnie i jasno: Wieniawa to człowiek zły. Pana informuje celowo fałszywie. Przez niego dużo pan traci w oczach narodu. Po kilku takich ostrzeżeniach kiedyś powiedział mi: Proszę mi nigdy nic nie mówić na Wieniawę, Ja go uważam za mego najlepszego przyjaciela. Ostre sparaliżowanie wpływów ujemnych tych panów było niemożliwe. Przekonawszy się potem niejednokrotnie, że Piłsudski jest bardzo wrażliwy na dyplomy i ogromnie imponują mu ludzie nauki, zwłaszcza profesorowie uniwersytetcy, wobec których zawsze czuje się jak żak. Byłem kilka razy u kardynała Kakowskiego i biskupa Gala, prosząc ich, żeby na moje miejsce został mianowany którykolwiek z profesorów uniwersytetu, który by potrafił zaimponować Piłsudskiemu dyplomami i tytułami. Starania moje nigdy nie odniosły żadnego skutku. Kardynał stale mi powtarzał, siedzieć cicho, nic nie robić, do niczego nie mieszać się. Dzięki Bogu, że chce mieć kapłana przy sobie, Piłsudski mówił mi, że księdza bardzo szanuje i ceni za jego prawość charakteru, dobre i to. Musiałem więc sam szukać dalej sposobności, chwili, żeby serce tego człowieka zwrócić do Boga. W dodatku nuncjusz Ratti kilku, kilkakrotnie wzywał mnie do siebie w imieniu Ojca Świętego do, i w imieniu Ojca Świętego domagał się, żebym wpływał na Piłsudskiego i domagał się zawarcia w ślubu z panią Olą, z którą Piłsudski miał już dwie córeczki. Przyrzekał mi dosłownie nuncjusz Ratti. W dwie godziny załatwię mu sprawę unieważnienia z tamtą. Tamta to pani Maria. Mężatka, z którą Piłsudski wziął ślub w Kirsze, zmieniwszy wpierw wyznanie, zupełnie niepotrzebnie, nawet z punktu widzenia prawa świeckiego i luter luterańskiego, bo on był wolny, a ona mężatka. Piłsudski na wszelkie moje przedstawienia stale odpowiadał. Dałem słowo tamtej, że jej nie opuszczę. Dokąd mnie ze słowa nie zwolni, zolą ślubu nie wezmę. Na próżno przedstawiałem, że faktycznie słowo już złamał, skoro z panią Olą ma dzieci. Widocznie było, że szukał wykrętnych dróg, bo i pani Ola już mu obrzydła, nie rodziła dzieci, a on chciał za wszelką cenę syna. Przyszła wreszcie chwila śmierci pani Marii, kobiety nieszczęśliwej, która sama, nie mogąc mieszkać w belwederze, przysięgała sobie, że do śmierci nie dopuści, żeby inna w belwederze mieszkała. Zacząłem nalegać na przyspieszenie ślubu. Panią Ole, wszelkie moje argumenty do celu. Nie doprowadzały. Użyłem najsilniejszego. Panie, powiedziałem mu, jesteś pan poważnie chory. Może pan umrzeć nawet dzisiaj w nocy. A wtedy, pańskie ukochane dzieci zostaną zapisane jako dzieci nieślubne pani Oli. Czy tego pan sobie życzy? Człowiek wyjątkowo przesądny, zabobonny, bojący się śmierci panicznie, nachmurzył brwi, pomyślał chwilę i mówi: Proszę iść do oli i z nią mówić datę ślubu. Dopiero w ten sposób udało mi się spełnić najgorętsze moje życzenia i wolę nuncjusza. Wielki miałem kłopot, kiedy przyszło do rozmowy o potrzebie spowiedzi. Wszystkiego opisywać nie mogę, ale dla charakterystyki duszy i wierzeń tego dziwnego człowieka powtarzam dosłownie część rozmowy. Ja was klechów nienawidzę. A dlaczego? To zaraz wytłumaczę. Byłem wtedy chłopakiem małym. Na życie, nad życie kochałem matkę moją. Kiedy zbliżała się godzina jej śmierci, poszedłem do księdza Kluczyńskiego, późniejszego arcybiskupa Mochylowskiego, prosić go o wyspowiadanie mojej matki. I ten człowiek nie chciał spowiadać matki, dlatego że była poglądów lewicowych. Mówiąc to, Piłsudski zaczął szlochać jak małe dziecko. Czoło oparł o szybę okienną i długo płakał. Potem odwrócił się do mnie i mówi, od tej chwili znienawidziłem was, klechów, bo przez was matka umarła bez spowiedzi. Rozumiem ból pański i całym sercem współczuję panu, ale co to ma wspólnego z pańską duszą i sprawą kościoła? Pan zrażony do jednostki, a sprawa narodu i kościoła na tym cierpi. Lud gorszy się pańskim życiem, nie widzi pana nigdy w kościele, episkopat zrażony i nieufny, bo wierzy pan, że żyje bez ślubu i nigdy nie bywał z A przecież i najgłupszy człowiek dziś widzi, że w Polsce są tylko dwie drogi, dwie potęgi, na których można się oprzeć pan i episkopat. Jeśli byście razem poszli ręka w rękę, moglibyście bardzo dużo zrobić. Pomyślał chwilę Piłsudski i mówi. Tak, ksiądz ma rację. Wolałbym, żeby lud był pod wpływem episkopatu niż tych szarlatanów politycznych, ale teraz nie ma w Polsce biskupów, z którymi można by było gadać. To nie są biskupi polscy, to biskupi rzymscy. Niestety dużo było prawdy w charakterystyce każdego. Mówiło o bezprogramowości w działaniu, o braku woli i charakteru, o braku nawet ducha katolickiego. Wreszcie tak zakończył: Trzech tylko macie biskupów, którzy wiedzą czego chcą: Teodorowicz, biskup, Piński, i Przeździecki. Z Teodorowiczem nie chcę gadać, bo to endek fanatyczny. Piński asteta, a Przeździecki y, Macher nie ma co o nim mówić. Ksiądz mnie namawia, żebym z nimi szedł ręka w rękę. Ksiądz Chce ksiądz przekonać się, że nie ma z kim mówić że oni nie rozumieją chwili przeżywanej. Proszę dzisiaj zarazić do biskupa Gala i w moim imieniu prosić go, żeby dał mi do dyspozycji mojej 24 kapłanów. Ale proszę powiedzieć, że ja proszę o kapłanów, a nie kapitanów. Nad granicą bolszewicką zbuduję 24 kościoły, kaplicę, szkoły, oddam im pod zarząd, żeby zaopiekowali się osadnikami i tamtymi, co są po tamtej stronie bez kapłanów. Niech ksiądz idzie zaraz. A ja od razu mówię, co Gal odpowie. Księży nie dam, bo trzeba prowadzić petraktację ze wszystkimi biskupami lub z Rzymem. Niestety przewidywania Piłsudskiego sprawdziły się. Biskup Gal na moje kilkukrotne przypomnienie odpowiedział wykrętnie, podając zawsze te przyczyny, o których wspomniał Piłsudski. Udałem się w tej sprawie do prymasa Dalbora. Bardzo wymownie machnął ręką i odesłał do biskupa Gala. Całe życie brzydziłem się figurantami. Sama myśl o tym, że mogą mnie przekształcić w jak takiego manekina, była mi wstrętna, tym bardziej, że wyczuwałem bardzo dokładnie, że mogę być pożyteczny i to bardzo znacznie, tak dla sprawy Kościoła, jak i narodowej, będąc na takim stanowisku. W chorobliwej megalomanii, Piłsudski boi się wszystkiego i wszystkich. Kłamstwem wierutnym jest to twierdzenie załóżników jego, że to bohater. Począwszy od organizowania bojówek, napadów na poczty, jak na przykład podrogowym, wszędzie ten człowiek umiał wysunąć na czoło swoich zwolenników, którzy padali ofiarą jego zachcianek, a sam zawsze stał z boku. Ta sama historia z czystymi rękami Piłsudskiego. On nie kradł za to ręcze, ale też posyłał kraść swoich ludzi, którzy z nim dzielili się zdobyczą jako funduszem dyspozycyjnym. Po co mu były potrzebne pieniądze, kiedy on miał takich, którzy byli jego bankiem, z którego czerpał ile chciał. Tak będąc w partii, jak też i pod, potem u władzy. Dużo o tym mógłby powiedzieć generał Zagórski, ale go sprzątnięto zawczasu, zanim mógł skorzystać z bogatego materiału dowodowego, skąd Piłsudski czerpał pieniądze. Ja z całą odpowiedzialnością za to, co piszę, stwierdzam, że niczego tak nie boi się Piłsudski jak prawdy historycznej. Dlatego to swoimi ludźmi obsadzał i biura historyczne, i wszystkie instytucje. Fałszowano dokumenty na poczekaniu. A kiedy nie zdążyli wszystkich szelmost swoich sprzątnąć z kancelarii wojskowej po ustąpieniu Piłsudskiego z belwederu po przyjściu Wojciechowskiego, to wmówili w niego, że dla uporządkowania spraw wszystkich muszą osobno złożyć dokumenty dawne. Złożono koło mego mieszkania w pałacyku w łazienkach. Tam Kazimierz Świtalski i pani Hubicka całymi dniami siedzieli i stale wynosili rozmaite papiery ze sobą. Zacierano ślady łotrostw wyrafinowanych. Mówiłem o tym Wojciechowskiemu, ale on tak wierzył w uczciwość Piłsudskiego, że ani przypuszczał, że to się dzieje z jego nakazu. Jak otoczenie drwiło z tego nieszczęśliwego człowieka, najlepszy dowód miałem, kiedy do belwederu przyniesiono Piłsudskiemu do podpisu kilka tysięcy legitymacji ich ludzi. Bardzo prędko oddano wszystkie podpisane. Dumni, pierwszobrygadziści, pełowiacy i inni szczycili się, że mają podpisane przez samego komendanta. Ani przypuszczali, że wszystkie podpisał adjutant jego rotmistrz czy porucznik sołtan, który doskonale podrabiał podpis marszałka. Jeżeli historyk będzie badał dowody, powody usuwania najuczciwszych ludzi z biura historycznego, z generalnego sztabu, jeżeli zdziwi się, dlaczego zamieniono ich miernotą, ale swoimi ludźmi, to niech wie, że zrobiono to celowo, by łatwiej fałszować dokumenty historycznej wartości. Ale trafił frant na franta. Sikorski, będąc szefem sztabu historycznego, zrobił tak samo, jak, Haller jak i Haller Stanisław. Najważniejsze dokumenty historyczne panu Piłsudskiemu skopiowali i dobrze skowali. Kiedy to wykry, wykryło się, pan Piłsudski użył zwykłego łajdackiego środka takich typów. To, co <laughs> samo ze swoimi ludźmi robił, zarzucił innym. Zrobił zarzuty fałszowania dokumentów historycznych w mowie swojej do legionistów wygłoszonej 9 sierpnia 1925 roku, a potem w liście otwartym do generała Stanisława Hallera Potem sponiewierał świetnego historyka generała Kukiela. Był to manewr strategiczny, żeby uwagę społeczeństwa skierować winną, ale nie w swoją stronę. Dawałem sobie bardzo, zdawałem sobie bardzo dobrze sprawę z tego, że rola kapelana głowy państwa będzie i przy moich następcach taka, jaką, im, jaką ją im zostawię. Nie mogąc jej wyzyskać dla sprawy kościoła, nie z mojej winy, postanowiłem wyzyskać dla sprawy narodowej. Jak już wspomniałem wyżej, miałem możliwość przekonać się bardzo dobitnie, że naczelnik państwa jest. Stale fałszywie informowany w najbardziej zasadniczych sprawach. Prawdy nikt mu nie mówi. Przy każdej okoliczności bardzo ostrożnie prostowałem fałszywe informacje, zwłaszcza te, o których z całą pewnością wiedziałem. Taki ostrożny mój stosunek wrobił mi bardzo dobrą markę u wszystkich prezydentów, którzy cenili mnie, jak mi mówił kardynał, za prawość charakteru. Pałając szczególną sympatią i przywiązaniem do Wołynia, najlepiej znając warunki pracy i stosunki na Wołyniu z przerażeniem zobaczyłem, że ani Piłsudski, ani jego następcy na tym wysokim stanowisku nie mieli istotnego pojęcia o warunkach bytu ludności katolickiej i polskiej na Wołyniu. Charakterystyczna była uwaga żony prezydenta Mościckiego, która mi wręcz powiedziała kiedyś, że Polaków na Wołyniu nie ma. Ponieważ ona, będąc w włodzimierskim powiecie, spotkała tylko jednego Polaka, Furmana, u swego szwagra i ten mówił po ukraińsku. Nie przedstawiało żadnej trudności złożyć dowody statystyczne, że myli się, ale mi chodziło o to, żeby udowodnić wszystkim działaczom politycznym, że tak zwani dziś na Wołyniu Ukraińcy mają w swoim środowisku bardzo duży procent Polaków, potomków szlachty polskiej, przemocą zruszczonej, której rząd rosyjski nazwiska celowo pozmieniał. Zainteresowałem tą sprawą Tuguta, Ukrainofila i Bartla, ale oni, tak samo jak Piłsudski, wciąż mówili, mi mówili, dowody. Jak zabrać dowody? Urzędnicy gminni nie dadzą. Jedyni i najbardziej w tej sprawie powinni być zainteresowani koledzy moi, proboszczowie na Wołyniu, mając pod ręką akta metrykalne w swoich parafiach oraz znając dobrze swoich parafian i ich sąsiadów fabrykowanych Ukraińców. Czy Rusinów? Mogliby przysłać mi takie dowody. Wystosowałem do wszystkich proboszczów odpowiednie pisma, prosząc o szczegółowe sprawozdania. Niestety i tu zawodu doznałem. Odpowiedziało mi zaledwie kilku. Ksiądz Gustaw Jełowiecki pisze mi tak. W Maciejowie przechowały się stare księgi parafialne, w których widać, że rodziny Jabłońskich, Trojanowskich, Zalewskich, Mączyńskich, Zabłockich i inne, dziś te prawosławne, uchodzące za Roślinów, są to rody polskie, zruszczone i sprawosławione dzięki temu, że 50 lat nie było tu Kościoła katolickiego. Ksiądz Ludwik Czołowski podaje spis miejsc, a nawet zmienione nazwiska w gminach. I tak we wsi Łyski, gmina Boremlska, Kazimierz Szatkowski został przeszczony na Nowosada, Konstanty Szymański na Lewoniuka, Józef Kucharski ze wsi Kuty na Łukaszczuka, Gołębiowskiego zrobiono Kudlakiem. Ksiądz Franciszek Korwin-Milewski, były proboszcz parafii butowieckiej, dziś pod zaborem bolszewickim opisuje mi, jak w majątku Kraszewskiego pianki, rząd zmieniał nazwiska za czasów carskich. Mickiewicz na Niuszkiewicz, w majątku Lasotów nazwisko Dziedzic na Michaluk, Chumnickich na Humeniuk, Pawłowskich na Pawluk, Burzyńskich na Buraków, czyrzewskich na Czyżów, w kołkach powiat łódzki, Ruszczyńskich na Ruszczuk, Czarneckich na Czerniak, Sarneckich zrobiono Seniuków i tak bez końca. Ksiądz Topolnicki odpowiada dobitnie. Mógłbym przytoczyć tysiące nazwisk polskich rodzin, które sprawosławniono. Skoczyły las, Gębarzewski, Kraszewski, grzegorzewski, konopacki i tak dalej. Pamiętają ci ludzie doskonale, że ich ojcowie byli to katolicy i dobrzy Polacy. Mam w parafii wieś o Parysy, gdzie dziś nie ma ani jednego katolika, a były czasy, kiedy nie było ani jednego prawosławnego. Gdybym miał takich listów, bodaj choć kilkadziesiąt, to jeśli nie przy Piłsudskim, to przy Wojciechowskim mógłbym dużo zrobić i poglądy sfer na sprawy polskie tak jak i katolickie na Wołyniu zasadniczo zmienić. Brak pomocy i dyrektyw ze strony władz duchownych dotkliwie odczuwałem. Kiedy namowy moje, żeby pan P. nawiązał bliższy kontakt z episkopatem, do niczego nie doprowadzały, a wpływy nic poniów zwiększały się i ludzie żłobu pchali się do serca i duszy jego, zdecydowałem się o tych sprawach pomówić jeszcze z kardynałami. Przedstawiłem moje poglądy namawiając kardynałów do nawiązania bliższych, serdeczniejszych stosunków z Piłsudskim. Prymas Dalbor zdobył Zbył moje przedstawienie milczeniem. A kardynał Kakowski powiedział mi dosłownie: Przecież ja od czasu do czasu bywam w Belwederze na herbatce. Ha, myślę sobie, nic tu mi kardynałowie nie pomogą. Udam się do tych, którzy uchodzą za najrozumniejszych wśród duchowieństwa do Jezuitów. Poszedłem do prowincjała ich ojca Sopucha, chytry, przebiegły jezuita. Wysłuchał mnie bardzo uważnie, dał mi dobrej kawy, napić się i na tym cała moja robota skończyła się. Wszystkich ich uprzedzałem, że wpływy łotrów wzrastać będą, a jednocześnie będzie wzrastać zniechęcenie do duchowieństwa. Dziś, kiedy przepisuję te dodatki moje, 31 maja 1930 roku, on pan już i słuchać nie chce jakiejkolwiek rozmowie z kimkolwiek z Episkopatu. Klika zrobiła swoje. Ma w ręku wojsko, policję, szkoły, wszystkie urzędy obsadzone swoimi ludźmi, na wszystkich pluje, drwi, lży i ordynarnie wymyśla. Przekonał się, że nasze wpływy moralne na lud są naszym wyłącznie złudzeniem. Siły żadnej nie mamy, więc po co my jemu do zamierzeń czy nawet sprawy polskiej potrzebni jesteśmy? I jeszcze raz powtarzam, był czas, kiedy można było zawrzeć bliższy kontakt z Piłsudskim i zdobyć wpływy na niego. Niestety sfery wyższe duchowne nie chciały tego zrozumieć, nie umiały wykorzystać. I jeśli dziś, mając pełnię władzy w swoim ręku, Piłsudski nie robi zbyt wyraźnych posunięć na szkodę Kościoła, to jedynie i tylko dlatego, że dał słowo obecnemu papieżowi, że dokąd żyje, to nie pozwoli w Polsce Kościołowi zrobić żadnej krzywdy. Wiem o tym, że Piłsudski rozumie wielką misję Kościoła i znaczenie wpływów na lud. Ale też wiem, że duchowie, współczesnym duchowieństwem gardzi za nieróbstwo, zdzierstwo, życie nad stanem i brak ideowości w pracy na szerszą skalę. Kiedy byłem u Piłsudskiego na Wileńszczyźnie i w Głębokim, przedstawiały się mu delegacje wszelkich narodowości wyznań. Przyszedł też taki typowy rosyjski kacap w czerwonej koszuli, pasem podwiązany z brodą, kliną rozczesaną. Wiązała się bardzo ciekawa i charakterystyczna rozmowa, którą dosłownie powtarzam. Jakiego pan wyznania? pyta Piłsudski. Tu się, proszę państwa, notarki księdza Mariana Tokarzewskiego niestety kończą. Dalszego ciągu nie ma i nie będzie. Podejmowane przez nas próby odnalezienia tych zapisków zakończyły się fiaskiem. Nawet nie bardzo wiadomo, gdzie tego szukać, bo w tych teczkach, które przejrzeliśmy w archiwum nowych, tego nie ma. Być może gdzieś to jest i kiedyś wypłynie, no ale trzeba mieć nadzieję. Natomiast no, ja nie wiem, jak do tego trafić. Także bardzo Państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego fragmentu. Mam nadzieję, że to będzie pouczające i może na kogoś wpłynie w jakiś pozytywny sposób, a ksiądz tokarzyski stanie się wzorem do naśladowania, którym pozostawał przez całe swoje życie aż do, aż do męczeńskiej śmierci. Dziękuję.